Nie witam Was w ten jakże cudowny świąteczny dzień. I tak, jak widzicie, przed Wami jest wyzwanie symo roślinne, tak? Parę właśnie dni temu doszło do gry takie wyzwanie. I chciałabym je z Wami dziś przetestować. Zobaczymy, jak to będzie. Więc masz dzisiaj zdolność fotosyntezy? Niekoniecznie, no ale cóż. Nie znosisz korzystać z toalety? Z pomocą przybywam symo rośle. Ty możesz dołączyć do ich zielonego grona. Przez ograniczony czas simowe mogą wziąć udział w wyzwaniu simorośliny i pozyskać magiczne fasolki od wędrujących po świecie simorośli. Aha, dobra. Porozmawiaj z Jasmine, aby dowiedzieć się więcej i zacznij zbierać magiczne fasolki. Okej. Aha, super. Więc zobaczmy, co ma dla nas to wyzwanie. Tak, ja już tu stworzyłam simkę, którą wprowadzimy do jakiegoś domku. Jesteśmy w domku naszej, jak ty masz na imię? Danuta chyba, nie? Tak, Danusia. W domku naszej Danusi. Stworzyłem ją tak na szybko. I tak, wyzwanie symoroślinne. Za 19 dni i 20... i 10, sorry, godzin. Boże, czytać nie umiem. Zbierając od niej magiczne fasolki, które... Tak, weźmiemy sobie tą Jasmine, nie wiem. Bo chciałabym się przemienić w tą symoroślę, jakby nie było. I tak, wezwiemy sobie ją więc. Jestem mega ciekawa, jak to wygląda. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę tak fajnie jak w trójce. W ogóle wczoraj grałam w trójkę cały dzień i trochę dziwnie teraz mi się steruje, więc jak będę nieogarnięta, to sorry. Zaraz przyjadę. Super, no to czekam. Pośpiesz się. O! Koordynatorka wyzwania, tak. Witaj, koordynatorko wyzwania. Zapytajmy ją o to. Tak, się więcej. No tak, zapytamy ją o to wyzwanie. Charakterystyka, to mnie nie interesuje, okej. Okay. Rozpoczęło się wyzwanie simo roślinne. Pamiętaj, że czas jest, jego trwania jest ograniczony, aby wziąć z nim udział. Rozejrzyj się w swoim sąsiedztwie w poszukiwaniu simo roślin. Okej. Okay. Rozejrzałam się. Nie widzę. Kiedy jakoś znajdziesz, poproś ją o magiczną fasolkę. Rodzaj fasolki, który otrzymasz, będzie zależał od nastroju simo roślin. Umieć otrzymaną fasolkę w magicznym pniaku simo roślin. Masz go w wyposażeniu. Wow! Ale czat. To sobie go tu postawimy. Ojeju, jakiś za wielki trochę. Tu mi się nie zmieści w ogóle. O, za 75. Muszę to podlewać. Kiedy myślisz pniaku 6 różnych, podlej go i przekonaj się, dlaczego jest magiczny. Obawiam się, że to nie będzie takie proste. No ale dzięki. Dzięki naprawdę. No to by było na tyle, możesz sobie iść. Dobra, więc ja tu się rozejrzę. W sumie nie widzę tu niestety nikogo. Obawiam się, że to nie będzie... taka prosta sprawa. Tu ktoś idzie. O! I jest simoroślą. Kurczę. Pozmieniało tych zwykłych simów w simoroślę. Myślałam, że dojdą jacyś nowi. Nie wiem, czy to będzie takie proste ją poprosić o tą fasolkę. Czy od razu dadzą, czy... O, super. Mogę cię jakby dwa razy? Nie, niestety chyba nie mogę. Zobaczymy, jaką fasolkę nam dała. Nieswojości. No proszę. Mogę podlać? Nie, jeszcze nie. Muszą być wszystkie. No dobra, no to mamy jedną z sześciu. Ja może tutaj pogram sama i poczekam, aż pojawi się jakiś sim, który jest simoroślą i wtedy się do Was odezwę. Nie wiem, na co tu czekasz. Ja już nic od siebie nie chcę. Możesz iść. Wypadł. Wypadł. Czy pani? Proszę pani, czy pani przed chwilą nie była simoroślą? Czy mam już jakieś zwidy starcze? Aha, okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy, mam kolejną simoroślę. Jest to nasz Murti, ale on też jest nieswój. Więc może z nim chwilę pogadamy. Może spróbujemy go troszeczkę... no nie wiem... rozweselić. Może badał nam jakąś inną, bo nie ma sensu dwa razy brać tej samej. Tamta chyba też była nieswojości, nie wiem. Więc spróbuję go trochę pocieszyć, nie wiem. Albo spróbuję go rozbawić. O, może pójdziemy tym tropem. Co się stało? Czekaj, zobaczymy, jaki jesteś. Nic, nadal. Kurczę, no to spróbujemy cię rozbawić. Co? Boże, przekonałam go do wegetarianizmu, naprawdę? Naprawdę? Nie, będziemy żartować o politykach. Nigdzie nie pójdziesz. Chcę moją fasolkę. Trudno.
Musisz być rozbawiony. Drugi raz tej samej nie chcę. Mortimer? O Boże, złoto, to nie będzie takie proste. No weź, ja opowiadam śmieszne żarty! Wracaj, Goffrey! Zostaw, zostaw, zostaw! On jest chyba smutny! Fasolka smutku! Idź po fasolkę smutku! No, zajmij go czymś. Ja idę po fasolkę. Gdzie to polazło? Ja pierniczę, chodź tu. Chodź tu. Nie ma. Chodź tu. Poprosi fasolkę. Nigdzie nie pójdziesz. Jezu. No ale idź do niego, czy on idzie do ciebie? O, on idzie do ciebie, no dobra. Tak też może być. Co? Co to było? Daj. Daj fasolkę. Dzięki. Otrzymała magiczną, tak. Super. Mamy fasolkę smutku. Mortimer. Mortimer. Chodź tu. A wiem, może będziemy do niego... Chociaż czy ona wtedy da fasolkę? Myślałam, że może jak go rozłościmy, to wtedy będzie inna fasolka. To by było prostsze, ale... Wracając, gdybyśmy były dla niego podłe, wtedy by się zezłościł, ale z drugiej strony nie wiem, czy by chciał nam dać fasolkę. Gdzieżeś polazł? Okej, okay, tutaj jesteś. Więc spróbujemy cię rozbawić. O, jeszcze, że to nie będzie takie proste. Nie wyglądasz na zbyt zabawnego. Wiesz co? Znudzony. Może jest fasolka znudzenia. Nie, koniec. Daj fasolkę. I co? I nie dostaniesz? Co? Rozgniewanie, rozbawienie, smutek, nieswojość, ochota na film lub pewność siebie. No nic. Jak jesteś taki trudny, to trudno. Jak jesteś taki trudny, to trudno. No wiem, wiem. Nie komentujmy tego. Obraź jeszcze raz. Sorry, Mortimer. Gdzie jesteś? Tam. Goń go. Goń go! O Boże, złoty. Tak. Nie przepraszam. Sugeruj, że matka Sima jest lamą. No, jak już za to się nie wkurzy, to ja już nie wiem za co. Dobra, jest rozgniewany. Mam nadzieję, że... Tak, mimo wszystko nam da tą fasolkę. No, może już nie sugeruj. No dobra, sugeruj. Chcesz? Daj fasolkę! Kurde. No ale spróbujesz mi teraz iść. Spróbujesz mi teraz iść. Daj fasolkę. Fasolka! Nie! Nie! Proszę nie! Mortimer! Mortimer! Chodź tu. Daj mi fasolkę! Ale czemu za nim nie idziesz? Niemo to jedna. Proszę, daj fasolkę, daj fasolkę. Dziękuję. Okej. Okay. Mam fasolkę. Jakie tam były jeszcze? Okej, okay, mamy nieswojość. Mamy... Co to jest? Mamy rozgniewanie. Rozgniewanie. Smutek. Jeszcze rozbawienie. Ochota na flirt i pewność siebie. Kurczę, nie wiem jak pewność siebie wzbudzić. Rozbawienia, to trzeba by było opowiadać jakieś suchary. Ochota na flirt, no to, no to wiadomo. Ale pewność siebie? Kurczę, nie wiem. No nic, najpierw trzeba by w ogóle było znaleźć jakąś kolejną simoroślę. I chyba tak jak zrobiłam to poprzednio, po prostu zrobię pauzę i kogoś szybko skitram. Okej, moi drodzy, muszę powiedzieć, że to zadanie jest naprawdę trudne, bo widzicie, która jest godzina, a ja nadal mam te trzy fasolki. Tak. Przeglądam to miasto już któryś raz i nic. Nie wiem, czy mam szukać tych simorośli w jakichś konkretnych miejscach, czy coś.
Nie wiem, bo to jest masakra. Co to jest? To jest kaczka? Nie, to jest kamień. Boże, jaka kaczka. Dobra, nieważne. To zadanie jest naprawdę trudne, ale podołam, ja nie podołam, jak nie ja, to kto? Okej, moi drodzy, wyzwanie dzień drugi. Ona tu jest smutna, bo zapomniałam, że jest wegetarianką. Kazałam jej zjeść pizzę z pepperoni. No i tak. Tak wygląda nasz pień. Zobaczmy, czy ktoś tu jest. No, o, tak, 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 tak. Tak. Chodź, chodź ty. Chodź tu do niego. No wracaj, gdzie leziesz? Przyłucham, przez nią podrawa zabierała mięso, no co ty nie powiesz? Zapomniałam, okej? Okay? Zapomniałam, najwyżej zżyga się na tym orośle, trudno. Gdzie on jest? Tutaj. Dobra. Tak, w piżamie. Szczęśliwy. W sumie nie wiem, czy jest fasolka szczęścia, czy da się taką? Chyba nie. Ale, no cóż. Nie. Niestety, nie ma fasolek szczęścia. To trochę słabo. Pewność siebie, flirt, rozbawienie. Chodź, próbujemy cię rozbawić. Albo i nie. No to chodź. Trudno. Będziemy flirtować. Mam nadzieję, że pójdzie łatwo. Kolejna simorośla. Tak. Bitch. Chodź tu. No. Rozbawiona, no. Proszę państwa. Proszę państwa. Chociaż z tobą jest łatwo. Daj fasolkę. Co ty tak błyszczysz, chłopie? Mam nadzieję, że nie będę musiała mieć takiej fryzury, jeśli zostanę z tym oroślą. Super. Uwolniłem wam fotkę. Super. Mamy fasolkę rozbawienie, jeszcze flirt i pewność siebie. Nie mam pojęcia, jak się pewność siebie u simów wzmaża. No cóż, więc będzie troszeczkę trudno. No dawaj. Wiem, że ci się podobam. O Boże, obejmij. Witam w naszej okolicy, no. Chyba ty jaja ze mnie robisz, no chyba, że jesteś simoroślą. Ale nie jesteś. No więc cóż. Tutaj widzę romansy. Ale to na razie nie da. Nadal nie jest to, czego chcę. Oh yeah! Tak. Trzymaj za ręce. Chłopie. Co jest z tobą nie tak? O, dzięki. Poprosi o magiczną fasolkę. Daj fasolkę! Tylko po to, co wam flirtowałam. Okej. Okay. Została nam jedna fasolka. Sorry, komitet, spadaj. Tak. Nie jesteśmy, no nie jesteś, chcę, żebyś wiedział. Okej. Okay. Tutaj kładziemy. Opa. A, tutaj. No i tak. Została nam pewność siebie. Nie mam pojęcia, jak mam tą pewność siebie wzmożyć. No ale najpierw wypadałoby znaleźć simorośle, ale to długo trwało. No nic, w każdym razie ładnie go przywitamy. Chyba, że będziesz taki dobry i jesteś pewny siebie. Kurczę, co jest? Zniknął? Nie, jest tutaj, już się wystraszyłam. Chodź, szybko, pogodny. No to nie będzie tak źle. Może zaprosimy go do domu i kupimy te takie kadzidełka, które działają na różne, te, jak to się nazywa, nastrojniki? Nie wiem, na różne nastroje. Chodź tu, chodź tu. Działania dodaj do grupy. Spoko. Teraz od ciebie już brałam fasolkę, okej. Okay. To weźmiemy sobie, kupimy te pachnidełko. Mam nadzieję, że jest możliwość, że będzie się od tego pewnym siebie, bo jak nie, to ja już nie mam pomysłu. Weźmiemy to, o, no na bogato.
Nawet niebieskie. Bo tak. Okej. Okay. Chodź, usiądź tutaj razem. Porozmawiaj. Nie, nie rozmawiaj. Jak ty masz na imię? Aha, dobra. Chodź. Kurde, ale jestem podjarana. Mam nadzieję, że to jest warta tego zachodu. W ogóle, czy to, że znajdują się gdzieś w pobliżu Slimorośla zależy od tego, że jest tam Jasmine? Bo w miejscach, gdzie ona jest, zawsze są Slimorośla. Hmm. Może to jest jakaś zależność? Nie ma! Jakim cudem? Nie! Wracaj! Usiądź razem. Trudno. Jesteśmy grupą, wracaj. Aha, teraz właśnie zablokowałam. Wpuść. Odblokuj. Grupo, usiądź. Boże. Czemu ja mam zawsze pod górkę? Usiądź, kurna, to podejdź. Matko. Co za niemota. Dobra, o, teraz zablokujemy dla wszystkich. No dobra, idź do tego kibla. Mi tu nie jesteś potrzebna. Zapal. Tak, pytanie, które to jest? No super. Skupienie. Zapal. Sugestywna, może sugestywna cytryna? Chodź tu podejdź. Inspiruje. Nie. To zgaś. Zapal. Nie jedz. Zapalimy. Kojąca szałwia? Szczerze wątpię. Ciężko. Zgaś. Wzmagające skupienie. Wyciszająca. Nie wiem, jak będzie. Chyba tak tego nie zrobię. Kurczę, to co ja mam zrobić? Tej opcji? Jak się zmarza pewność siebie? Kurczę. Nie mogę na tym etapie z chrzanic, nie. Czekajcie, a może gdzie tu są punkty? Wow, punkty, o jak dużo. Jak dużo. Pewności siebie za 200. Zadzwoń do kogoś, no dobra, to spełnię jej to. No i zobaczymy. Okej, moi drodzy, tak, wzbogaciliśmy się o taki cudowny basen, o zmywarkę, tak. Takie miała pragnienia, co ja poradzę. No i stać już nas na tą pewność siebie. Więc, no kupię to. Ale i tak tylko ona to może wypić, co nie? O Jezus, co ja mam zrobić? A jak ja to wypiję? Załóżmy. Czy będziesz miała jakieś związane z pewnością siebie interakcje pobudzające pewność siebie innych osób? Okej, jesteś pewna siebie. Nawet bardzo. Nie wiem, czy to może wzmożyć pewność siebie u niego. Chyba to tak nie działa. Zaproponuj szalony plan. No proszę cię. Zapal, zapalimy wzmagające skupienie. Ożywiający cynamon. No super. O Jezus Maria. Gaś, nie. Ten mi tutaj jeszcze pobudzony. Super, naprawdę. Nie wiem, czy ty się chłopie orientujesz, ale masz być pewny siebie. Nigdzie nie idziesz, wiesz o tym? Drzwi są zablokowane, prawda? Pójdź tak. No super. Nie! O Boże! Nie wiem.
A jakby tak przyłączyć go do rodziny? Mam nadzieję, że nie stanie się on wtedy zwykłym simem. Drzwi są zamknięte, nie chcę nic mówić. Tak. Poznaj. Tak, to ja się z nim jeszcze troszeczkę zaprzyjaźnię. Snop, no super. A jak okaże podziw, powinno podziałać. Jest snobem, powinien być częściej pewny siebie. No nic, ja się z nim zaprzyjaźniam tyle, żeby go wprowadzić do rodziny, no i zobaczymy. Kolejna interakcja to zaproś do wprowadzenia razem. I tak, ja nie będę sprawdzała, jakie ma możliwości Simruś, tylko zrobię coś, żeby był po prostu pewny siebie. Tak, właśnie chciałabym ich wprowadzić razem. Ja mam tylko świętą nadzieję, że on nie zmieni się w zwykłego Sima przy przeprowadzce. Bo jak tak, to lipa. Nie. Nie. Nie, nie, nie. Czyli tak tego się nie da obejść. Zmieni się w normalnego Sima. Więc ja nawet nie będę go tu do nas przeprowadzać. Niech spada. Ale Jezu, jeszcze bardzo pobudzony. No chyba cię coś boli, człowieku. Mam jakąś smutną simorośl. Wiktor Feng. Dodamy go też może. Dodaj do grupy. Dodamy wszystkie simorośle do grupy. Czym ci moje... Aha, bo się nie znam. Dobra. Trudno. Odblokujemy te drzwi. I dam im podejść tutaj razem. Super, bardzo się przyjaźnią. I w ogóle już nie jesteś simoroślą. Wiesz co, idź ty. Idź ty ode mnie. Ty, chodź tu, pochwal szczerze. Powiedz, że jesteś pewny siebie. Znudzony. Ja pierdolę. Flirciarski. Jeszcze czego, kurde. Szkoda, że nie mam chociaż jednej takiej nadprogramowej, że w sensie, wiecie, może być albo szczęśliwy, albo tam znudzony. Że mamy dokładnie te 6 podane. No ja nie wiem, jak ja to mam zrobić. Nie mam pojęcia, jak się wzbudza pewność siebie jakiegoś tam Sima. Wiem, jak na pewno się dało. O, pani droga! Ty wyglądasz mnie taką dość pewną siebie. Więc zapraszam tu do mnie. Chodź tu, chodź tu. Ale chyba jeszcze... Tak! 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 Proszę, daj, daj, błagam, daj! Błagam, please, 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 please! Tak! Tak, tak! Udało się! Tak! Gratulacje, ta rodzina ukończyła wyzwanie simoroślinne. Umiesz 6 różnych magicznych fasoli we wnętrzu magicznego pniaka, tak? W jego wnętrzu. Jej! Z kolekcji magicznych fasolek. Super! Dziękuję! Tak, udało się. No to co? Podlewamy. Jestem w sumie ciekawa, jak to będzie wyglądać. No dawaj. Oj. Dobra, podlej. Jej, ale emocje jak na grzybach. Muszę już iść, a spadaj. No, szybko. Nie trzymaj mnie w niepewności. Co się stanie? Wow. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Ale jajca. Wow, wow. Ale ładne to drzewo. Z tymi takimi... no, jak to się tam nazywa, fasolkami. No to co? Wchodzimy do portalu, ale jaja. Jaja jak balony. Muszę cyknąć w focie. Boże, ale jakie drzewo epne mi tu wypieprzyło przed domem. Ja się zabiję. Jakie jajca. Dobra, wchodzimy. Aha, czyli to też taka... Na takiej samej zasadzie działa jak to drzewo. No, to tamto. Oto. Oto, sorry. No, więc pewnie znowu nam jakieś informacje będą wyskakiwać, wiecie. Wow, ale dymi. Czy tam jakiś pyłek leci, nie wiem. Ale to tak będziesz tam siedzieć i nic się nie stanie? To tyle? Naprawdę? Mam nadzieję, że chociaż jako simorośla wyjdziesz, bo jak nie, to się wkurzę. Okej. Okay. Nie, no gdzie idziesz? Danuta wskoczyła do portalu, spodziewała się ciemności, a tymczasem wylądowała na słonecznie zielonej łące, pełnej rozmaitych gatunków roślin. Szkoda szczerze, że... Aha. Co?
ale portal jest w tej chwili nieczynny. Wróć o 10, kiedy ponownie oddamy go do użytku publicznego. Doceniamy twoje zainteresowanie i mamy nadzieję, że wkrótce zagościsz wśród naszych gałęzi zespół obsługi portalu. Okej, okay. Ale wracając tutaj. Szkoda, że nie byliśmy na tej łące jakby. Co tu się? Aha. Nieco na uboczu ujrzała lśniące drzewo, które aż uginało się pod ciężarem owoców. Janota zerwała jeden z nich i nagle, zanim zdążyła rozejrzeć się dookoła, sielski Boże, krajobraz ogarnęła nieprzenikniona ciemność. Po chwili Janota znalazła się z powrotem na zewnątrz portalu, czując, że ma w kieszeni jakiś przedmiot. Zakazany owoc simorośli. Wiemy, zakazany, bo to wszystko jedna, jedynie gra pozorów. Aha, okej. Okay. No nic, w każdym razie spróbujemy. Ale to drzewo to tak będzie stało, a mogę je chociaż przesunąć. Dzień dobry. Wow. Czekaj to, bo ja chcę tutaj fotkę zrobić. Miniaturka sama się nie zrobi, sorry. Dobra. Kurde, przeszkadza mi to drzewo jak nic. Ale dobra. Okej, okay, muszę tu uwiecznić każdy... Wow. Czekajcie, bo chcę zrobić ładne zdjęcie, ale... Czekajcie. Czy ja mogę to drzewo przesunąć? Aha, to nie drzewo. Tu jest drzewo. Dobra. Sorry, no ale ładne zdjęcie musi być. Okej, okay, mam fotę. Szkoda, że zmieniam nam się włosy na te brzydkie zielone. Ja ich nie chcę. Tak, jesteśmy simoroślą. Wykiełkowała nowy simorośl. Tak, Danuta zjada zakazany owoc. Nie ma powodu do paniki. Wszystko będzie dobrze, że się tylko postara się zachować naturalnie. Tak. Naturalnie to dobre określenie. W końcu jest teraz częściowo rośliną. Musi pić dużo wody i czasem wchodzi na słońce, by zaspokoić głód przez fotosyntezę. Pamiętaj, że simorośle nie potrzebują zwykłego jedzenia. A w związku z tym nie muszą też korzystać z toalety. Super. Okej. Okay. Ale nadal jest bardzo ładna. Ale jajca. No i zobaczmy tutaj. O, nawodnienie. Głód. Przywołuję na słońce. Musisz robić wodniej, by mogę wprowadzić fotosyntezę. Aha, ty tutaj dalej siedzisz. O, ale fajnie. Jestem ze rośliną. Co jestem? No nic. Weźmiemy sobie na przykład prysznic. Czy przez wodę, w sensie ze szklanki musimy się nawadniać. Ale to drzewko jest ładne. Fajnie. Muszę już iść. No tak, spadaj. Simoroślą być, zjedzenie zakazanego owocu. Staj się simoroślą, pamiętaj, by zapewnić jej dużo wody, światła słonecznego. Przez ile czasu? Przez 5 dni? O Boże. No to tak. To było na tyle z naszego wyzwania simoroślowego. Tak, tutaj wskoczyła w inny strój. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I że jeszcze sami nie sprawdzaliście, jak wyglądają simorośle w czwóreczce, Boże. No tak, nie wygląda to tak ładnie, co prawda, jak w trójce. Jeszcze jedna sprawa. Zmieńmy sobie sima. Chcę zobaczyć, czy... O jaju, co to się dzieje? Listki mamy! Czekaj. Jak dla mnie tak jest spoko, bo dodali to tylko w evencie, nie jako tam, wiecie, w dodatku czy coś. Więc, no ja nie narzekam. Aha, okej. Okay. Tutaj nagle jesteśmy normalnym simem. Podejrzewam, że zmiana włosów też tu nic nie zmieni, jeżeli wyjdziemy, więc spróbujemy, ale szczerze wątpię. No cóż, uznałam to za minus, bo jednak, kurczę, te włosy to takie średnio urodziwe. No, niestety. No to co? Na tym bym zakończyła nasz roślinny odcinek. Nie spodziewałam się, że zrobię taki event, bardziej jakiegoś wielkanocnego czy coś, ale no nie powiem, fajnie. Nie wiem, czy jakieś inne rozgrywki też będę wplatać z simorośle, ale może kiedyś jeszcze się spotkamy z naszą Danusią półroślinką. Więc ja się na razie z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!